150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmidta. Już są 3 tomiki pożytecznych opowiadań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Barwne historie, niesamowici bohaterowie, wartościowe puenty. Czytajcie i rozmawiajcie. Miłość to obecność. 150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmidta. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Kroniki Towarzystwa Jezusowego Prowincji Neapolitańskiej opowiadają następujące zdarzenie o pewnym młodzianie ze znakomitego rodu szkockiego nazwiskiem Wilhelm Elphinstone. Był on krewnym króla Jakuba. Zrodzony na łonie kacerstwa, podzielał jego błędy, lecz oświecony łaską Bożą zaczął je rozpoznawać. A przybywszy do Francji dzięki naukom, które miewał dla niego jeden z ojców jezuitów, także Szkot rodem, a szczególnie dzięki pośrednictwu Przenajświętszej Panny, uznał w końcu prawdę, wyrzekł się kacerskich zasad i został katolikiem. Następnie udał się do Rzymu. Tam razu pewnego jeden z jego przyjaciół, widząc go bardzo zafrasowanym, spytał o powód tego. Młodzieniec odrzekł, że w nocy ukazała mu się mama i tak przemówiła: „Jakiś ty szczęśliwy, synu mój, żeś wszedł na łono prawdziwego kościoła. Co do mnie, ponieważ na moje nieszczęście umarłam w kacerstwie, na wieki zgubioną jestem”. Od tej pory przymnożył on nabożeństwa do Przenajświętszej Panny, którą obrał sobie za jedyną matkę, a wkrótce Maryja natchnęła go myślą zostania zakonnikiem i ślubem się do tego zobowiązał. Tymczasem zachorował i udał się do Neapolu w nadziei, że zmiana powietrza przywróci mu zdrowie. Lecz spodobało się Panu Bogu, aby tam umarł, ale najpierw by został zakonnikiem. Wkrótce bowiem po przybyciu do tego miasta, gdy lekarze uznali chorobę jego za śmiertelną, po długich prośbach ze łzami zaniesionych, przyjęty został przez ojców jezuitów do ich zakonu, a po przyjęciu wiatyku wykonał śluby wobec Przenajświętszego Sakramentu i zaliczony został do członków zgromadzenia. Dostąpiwszy tak pożądanej pociechy, rozczulał wszystkich żywością uczuć, z jakimi dziękował Maryi, najdroższej matce swojej, że go wyrwała z kacerstwa, przywiodła na łono prawdziwego kościoła i w końcu zaprowadziła do domu Bożego, gdzie umierał otoczony zakonnikami braćmi swoimi. O co za szczęście, wołał, umierać w gronie tych aniołów! A gdy go nakłaniano, aby się nie trudził mówieniem, odpowiedział: „Nie pora to teraz dla mnie wypoczynku, gdy się śmierć zbliża”. Przed samym zaś skonaniem rzekł do obecnych: „Czy widzicie aniołów niebieskich, którzy mnie otaczają?” Po czym jeden z zakonników, słysząc, iż coś po cichu szeptał, spytał go, co mówił. Odrzekł, że rozmawiał z aniołem stróżem, który mu objawił,
że bardzo niedługo zabawi w czyśćcu i wkrótce wejdzie do nieba. I znowu zaczął słodką rozmowę toczyć z Maryją, a powtarzając: Matko moja, Matko moja, jak dziecię usypiające na rękach matczynych, umarł spokojnie. Wkrótce potem pewien świątobliwy zakonnik miał objawione, że już jest w niebie. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl.